Witajcie, radio słuchacze. 8 lat fani Mafii czekali na kolejną część ich ulubionej gry. Nareszcie ich marzenie zostało spełnione i dostaliśmy drugą część gangsterskich przygód. Sprawdźmy teraz, czy produkcja ta jest tak samo genialna, co pierwsza część. Zapraszam do recenzji o Mafii 2. Wcielamy się tutaj włoskiego imigranta o imieniu Vito Scaletta. Czemu imigranta? Otóż we wczesnych latach rodzice postanowili się przenieść z Włoch do Ameryki, by tam rozpocząć nowe życie, zarabiać więcej i by ich życie było usłane różami. Niestety rzeczywistość już nie była tak ładna. Rodzina zamieszkała w bardzo ubogiej dzielnicy, gdzie na porządku dziennym były sprzeczki z prawem. Do takich warunków Vito bardzo szybko się dostosował. Poznał również kumpla Joe'ego i razem popełniali drobne przestępstwa. Jednak w trakcie jednego z włamów, które dokonywali, poślizgnęła im się noga i Vito został złapany. Jednak w więzieniu nie zabawił zbyt długo, ponieważ rząd akurat poszukiwał żołnierzy, którzy znają włoski. Vito, nie zastanawiając się, wolał wyruszyć na wojnę, niż gnić za kratami. I tak zaczynamy grę, o dziwo, nie w mieście, a z karabinem, w mundurze i hełmie na głowie. Więcej intrygującej fabuły wam nie zdradzę, bo to naprawdę bardzo ciekawa opowieść. Oczywiście, wbrew pozorom, każdy może napisać dobry scenariusz. Problem jedynie zaczyna się wtedy, gdy chcemy go przedstawić w taki sposób, by widz go wchłonął i na długo zapamiętał. Mafia 2 w tej kwestii jest naprawdę królem. W każdej cutscence jest tyle klimatu, że on wylewa się z monitora. Jeżeli oglądaliście na przykład Ojca Chrzestnego, no to wiecie, o czym mówię. Dodatkowo wszystkie postacie w grze mają swój unikalny gangsterski styl, a ich gra aktorska w przerywnikach filmowych to naprawdę klasa sama w sobie. Lecz to nie koniec, takich filmików w grze mamy naprawdę dużo i każdy ogląda się jak taki mały, ale kapitalnie wyreżyserowany film. Tutaj nawet jako fan GTA muszę powiedzieć, że przerywniki filmowe w produkcie Rockstara lekko przegrywają z tym, co mamy w najnowszej produkcji 2K Czech. A jak wiecie, cutscenki w GTA są naprawdę kapitalne, a mimo to komuś udało się dogonić i prześcignąć ten aspekt, no co tylko świadczy o tym, że Mafia będzie nieraz porównywalna do innych produkcji pod tym względem. Lecz wypadałoby powiedzieć co nieco o samej rozgrywce, a zacznijmy może od miasta. Empire Bay wygląda naprawdę ładnie, widać masę szczegółów, detali, które wywierają na nas naprawdę spore wrażenie, gdy poruszamy się przez tą metropolię. Dodatkowo będziemy mieli przyjemność zobaczyć miasto w zimie, gdzie ludzie będą się przewracać na nieodśnieżonych chodnikach, a samochody będą mocno się ślizgać na oblodzonej nawierzchni. Jednak miasto samo w sobie jest dość ubogie, właśnie w jakieś losowe zdarzenia. Tutaj GTA z silnikiem Euphoria przebija Mafię o głowę. W Empire Bay, no nic się nie dzieje, ludzie chodzą sobie, samochody jeżdżą, no i w zasadzie dużo więcej smaczków nie uświadczymy. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, owszem, takie rzeczy jak sąsiadka myjąca podłogę, dwóch funkcjonariuszy dobijających się do sąsiada, starszy pan, który patrzy gdzieś przez szybę, młody człowiek, który zatrzaskuje drzwi ze strachu, że nas widzi, takich i wiele więcej smaczków w grze jest pod dostatkiem. Jednak są to oskryptowane sytuacje i tylko w danej misji doświadczymy takich detali. A szkoda, bo przy takim tytule, jak Mafia, oczekiwałem trochę więcej niż oskryptowanych sytuacji. One powinny być widoczne bez naszej ingerencji, interakcji, jak w GTA, na ulicy, gdzieś na chodniku, gdy przejeżdżamy. No ale niestety, takich rzeczy nie uświadczymy. Albo może ja po prostu zbyt wiele nadziei pokładałem w tej produkcji. No nieważne. Porozmawiajmy teraz o misjach, które będziemy wykonywać. Tutaj chylę czoła, bo większość zadań jest naprawdę ciekawa, zwrotów akcji nie brakuje i różnorodnością nawet Mafia zaskakuje. Może jedynie z początku będzie trochę nudnawo, ale gdy już się rozkręcimy, to do samego końca będzie naprawdę bardzo interesująco. Nie chcę wam nawet podawać przykładów czy szczegółów jakichś, musicie mi po prostu uwierzyć na słowo. Albo sami zagrać, co pewnie już uczyniliście, albo to tylko kwestia czasu. A do tych wszystkich misji oczywiście udajemy się najszybszym środkiem transportu, czyli autami. Sam model jazdy jest bardzo zręcznościowy, jednak bardzo miło i przyjemnie wozy się prowadzą. Dodatkowo autorzy dali możliwość włączenia bardziej zaawansowanego, jak to nazwali, symulacyjnego modelu autami.
tym trybie auto zachowuje się już dużo bardziej nerwowo i agresywnie, więc kilka chwil trzeba poświęcić, by opanować ten styl jazdy. Jednak jak już go opanujemy, to czerpiemy więcej frajdy z tego, no, że jednak udaje nam się nie wypadać na każdym zakręcie. A jak już jesteśmy przy autach, no to wypadałoby wspomnieć coś o policji. Każdy, kto grał w pierwszą część Mafii, pamięta, jak bardzo surowa była. Tutaj jest ona zdecydowanie łagodniejsza. Przejazdy na czerwonym świetle czy przekroczenie prędkości, czasami nawet o kilkanaście kilometrów na godzinę, nie wzbudza agresji u stróżów prawa. Jednak gdy zrobimy jakieś lekkie wykroczenie, na przykład stłuczkę, mamy dwie opcje do wyboru. Oczywiście możemy uciekać, wtedy wystarczy zgubić dany radiowóz i schować się w jakimś ustronnym miejscu. Ale możemy też kulturalnie się zatrzymać. Gdy to zrobimy, mamy możliwość przekupienia policjanta gotówką, po czym automatycznie mamy problem z głowy. No, czasami się to przydaje, bo jak widzicie, ciężarówką ciężko uciec, no a do zadania nie podejdziemy przecież z ogonem na karku. Lecz gdybyśmy mieli jakiś szybszy wóz, moglibyśmy jeszcze skorzystać z garażu. Tutaj jest to wykonane bardziej zawodowo niż w przypadku GTA, gdzie podjeżdżaliśmy i cały wóz był automatycznie przemalowywany, a my nawet nie mogliśmy koloru wybrać. W Mafii możemy samodzielnie zmieniać numery tablic rejestracyjnych, podkręcać osiągi silnika, zmieniać alufelgi, no oczywiście nie wspominając o malowaniu całego wozu. Z owego warsztatu raczej rzadko będziemy korzystać, aczkolwiek został bardzo fajnie przemyślany i stanowi taki miły smaczek. Jednak przejdźmy do sedna sprawy, do kwintesencji Mafii, czyli do zabijania i mordowania. Otóż tutaj panowie z 2K Czech to tak naprawdę w zasadzie nie wprowadzili nic nowatorskiego. Mamy znany już praktycznie w każdej grze stosowany system osłon, czyli chowamy się za murkiem, czekamy aż przeciwnik wypluje wszystkie pestki i wtedy my się wychylamy i strzelamy. Jednym słowem, znany standardowy motyw w dzisiejszych strzelankach. Za to urozmaiceniem jest Physics od Nvidii. Dzięki niemu mamy szkło na podłodze, kawałeczki desek czy filarów. Wygląda to naprawdę świetnie i bardzo fajnie, że został ten patent dodany do gry. Nigdy nie lubiałem tego, że po przestrzeleniu szyb kawałeczki szkła nagle znikały mi z podłoża. Oczywiście nie zabrakło też pojedynków wręcz. Vito może używać szybkich, ale lekkich ciosów, silniejszych, ale wolniejszych, no i oczywiście blokować. Miłym urozmaiceniem jest to, że gdy nasz przeciwnik już ledwo stoi na nogach, możemy go złapać i takim kombem powalić na ziemię. Początkowo ten system sprawuje się naprawdę fajnie i daje sporo frajdy zlania po mordzie wszystkich naokoło. Jednak im dalej, tym staje się on coraz bardziej monotonny i gdy znowu musimy kogoś zlać, to po prostu aż nam się nie chce, bo walka w zasadzie ogranicza się do tego, by wyczekać cios przeciwnika i szybko go skontrować. Naprawdę, no na dłuższą metę już nie chciało mi się z nikim bić. Jak już narzekam, to powiem, co jeszcze mi się nie podobało w Mafii 2. Zacznę od tego, że główny bohater Vito Scaletta jest zupełnie nijaki. Nie czuć tej postaci, nie widzimy charakteru. No, może pod koniec gry zaczynamy się zżywać z nim, ale nim do tego dojdziemy, to widzimy napisy końcowe. I tu kolejna niedogodność. Ja na hardzie grę przeszedłem w niemal równe 8 godzin, grając spokojnie, rozglądając się za znajdźkami i tak dalej. 8 godzin zabawy, a czekaliśmy przecież na drugą część Mafii 8 lat. No, pozostawię to bez komentarza. Dalej w kolejce stoi to, że jak już ukończymy grę, no to chcemy oczywiście pojeździć po Empire Bay, pozwiedzać różne zakątki miasta, pobawić się z policją. Zapomnijcie, w grze nie ma słynnego freerida, więc pozostaje nam jedynie ściągnąć mody albo kupić DLC za 30 zł, w którym znajdziemy jeszcze kilka misji. Przecież to jest zdzierstwo w biały dzień. 2K Czech nie dość, że tak promowało grę, to teraz jeszcze chce zarabiać na mikrotransakcjach i zdzierać pieniądze od fanów. Bardzo nieładna praktyka. Nie będę już wspominał o tym, że sztuczna inteligencja wrogów czasami kuleje, liczne bugi i inne takie małe detale, które psują ogólne wrażenie gry, niestety są obecne.
Jednak na szczęście ścieżka dźwiękowa w Mafii 2 zawiera aż 121 piosenek, a wszystkie te utwory są po prostu genialne. Ktoś może nie przepadać za muzyką z lat 50., jednak tutaj mamy tyle hitów i kapitalnych kawałków, że nie da się po prostu tego nie lubić. Dodatkowo w zależności od tego, w jakiej sytuacji będziemy, taka będzie wybrzmiewać nam muzyka. I tutaj autorzy kapitalnie dobrali utwory do sytuacji, niczym Hans Zimmer niemalże. O grafice już chyba nie będę musiał wspominać, no bo sami widzicie obraz na najwyższych detalach. No i tego, że wygląda źle, na pewno Mafii 2 nie można zarzucić. Więc cóż, przejdźmy do podsumowania. Mafia 2 to gra naprawdę bardzo dobra, jednak chyba ludzie tyle lat na nią czekali, że sądzili, iż otrzymają produkt wręcz idealny i bez skazy. Niestety, studio 2K Czech nie ustrzegło się od drobnych błędów, niedociągnięć i jeszcze te wszystkie DLC, które wydają, one ewidentnie powinny być przecież w podstawce. Ogólnie mówiąc, by już nie marudzić, jestem lekko zawiedziony. Naprawdę, moje oczekiwania wobec tego tytułu były dużo wyższe, a otrzymaliśmy tylko, w cudzysłowie, dobrą grę. Oczywiście nawet mimo tego ja tę produkcję polecam, bo sądzę, że każdy powinien poznać Vito Scaletę i jego powieść. Tak więc Mafia 2 dostaje od nas 75%, a tymczasem ja będę się żegnał, dzięki wielkie za uwagę i pozdrawiam. I got the right side.